Witam Państwa. Jak widzicie, jesteśmy w tunelu. Tunel został przekopany. Ładnie się tutaj ta warstwa obornika, którą kury stworzyły, właśnie wymieszała z ziemią. Także myślę, że tutaj te warzywka będą fajnie rosły. Mam pomysł, aby tutaj właśnie sałatkę wsadzić w najniższych miejscach tunelu. No i w tunelu będzie miała ciepło, myślę, że się szybko rozwinie i będziemy mieli wczesną sałatę. Jest troszeczkę wybujona, ponieważ bardzo szybko wzeszła mi w domu i miała mały dostęp do światła. I to spowodowało właśnie, że ją wybuiło. Natomiast później została przeniesiona do chłodniejszego pomieszczenia. No i się fajnie rozwinęła. Właśnie tak jak widzicie, kapustka też dość fajnie wygląda. Nie jest bardzo wybiegnięta. Natomiast tutaj mam problem mały z kalafiorem, ponieważ jest bardzo wybujony. No i zobaczymy, co z niego będzie. Tak samo tutaj mam jeszcze kalarepkę. Ona też bardzo właśnie wybuiła. Ale wsadzimy ją, zobaczymy, jak sobie poradzi. I tutaj dalej mamy pora. Także teraz tutaj będą te warzywka w tunelu. Także myślę, że ich rozwój będzie lepszy, że troszeczkę przystopują. Nie będą tak wybiegały, rozwiną się dość fajnie. Teoretycznie dzisiaj była ostatnia noc z przymrozkami, także mam nadzieję, że w nocy im tutaj nic nie będzie grozić od strony mrozu. No i na teraz zrobię przerwę. Wezmę się za sadzenie tej sałatki właśnie tutaj po bokach. No i do zobaczenia za chwileczkę po przerwie. Jestem po przerwie. Sałatka została wsadzona. Jak widać, troszeczkę ją skróciłem. Została głębiej wsadzona, bo właśnie tutaj, tu będzie nawet widać, troszeczkę jak wybuiła. Te łodygi osypałem ziemią. Nie wiem, czy to dobrze zrobione. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że właśnie wyżej korzeń kapuści będzie się dobrze rozwijała. I tutaj po drugiej stronie też został paseczek siany, sadzony. No i tutaj w tych wielodoniczkach zostały nam kapustki, kalafior, por. W domu mam jeszcze pomidorki, papryki. Jeszcze było kilka tych warzyw, brokuł. Właśnie jest jeszcze jeden kalafior, seler. Także trochę tych warzyw jest. No i tutaj na tym poletku właśnie, co jest przygotowane. O, tak przygotowałem. Będzie sadzona marchewka z cebulką. Przykryjemy ją włókniną. No i myślę, że jakoś tutaj zacznie to powoli wszystko rosnąć. To jak widzicie, jest dana siatka, aby kurki tutaj im nie wchodziły, ponieważ z racji tego, że były całą zimę w tunelu, no to tutaj skakiwały, mieszały mi tą ziemię. A tutaj już, że tak powiem, wystarczy pracy kurek. Także kurki zostały ograniczone tutaj do podwórka. Jak widzicie, tam sobie biegają. Grzebią tutaj była taka duża ilość desek. Deski zostały stąd zebrane. No i teraz właśnie tutaj pod tymi deskami było dużo dżownic, innych robaczków i one teraz tutaj grzebią. Trochę jeszcze zostało do uporządkowania na tym podwórku, ale nie da się wszystkiego naraz zrobić. Wrócimy jeszcze do krówek. Jest właśnie fajna pogoda. No to jak widać tutaj, krówki sobie leżą, chodzą, słomę sobie skubią. Zaraz im damy trochę kiszonki. Byczek stoi. Tutaj jałóweczki.
też wyszły na zewnątrz. Tu jest właśnie krzyżówka HF-a z Angusem. Także przy tych limuzynach jednak widać różnicę. Jest drobniejsza. Natomiast ona jest starsza o 3 tygodnie od tej czerwonej. Zaraz ją tutaj zastopuję, ją wypuściłem. No i już jest, no właśnie ją wypuściłem. Znaczy wygoniłem, aby stanęły koło siebie. Będzie widać różnicę pomiędzy krzyżówką HF-a z Angusem, a krzyżówką HF-a z limuzynem. Ta czerwona jest 3 tygodnie młodsza od tej właśnie tutaj bezrożnej czarnej. Ta czarna jest właśnie krzyżówką Angusa. To jak widzicie, praktycznie są równe. A nawet jeżeli stanie się dalej, to widać, że Angus jest troszeczkę niższy. Znaczy ciężko tutaj mówić, raczej porównywać limuzyna do Angusa, tak, na krzyżówkach. Ale według mnie właśnie krzyżówki z limuzynem wychodzą lepiej. Ale to jest moje zdanie, także u mnie to tak wyszło, tak się sprawdziło. Może ja bym miał więcej krzyżówek, lepiej by to było do ocenienia. Tutaj mamy byczka. Sobie rośnie powoli. Ma już rok. Także bez dodatków koncentratów, bez ospy. Myślę, że jak na krzyżówkę HF-a z Piemontesem całkiem nieźle wygląda. No i właśnie to ja mówię, bydło u mnie dostaje tylko siano, kiszonkę. Nie dostają ospy, nie dostają żadnych koncentratów. Jedynym dodatkiem jaki jest, to jest właśnie dodatek, zaraz go pokażę. Jest to kostka soli. To jest dodatek. Na początku, jak jałówki zostały przywiezione, dostały worek witamin. Z tego względu, że kiedyś prowadziłem punkt paszowy i ten worek witamin po prostu został. I to był praktycznie ostatni dodatek paszowy z worka, jaki dostały. Natomiast właśnie tutaj wydaje mi się, że na tą chwilę im niczego nie brakuje. Według mnie wyglądają dość fajnie. Także zobaczymy, jak się dalej będą rozwijać. Na razie nie pokazują właśnie jakichś niedoborów witamin. Także myślę, że nie będzie potrzeba dodawać im właśnie dodatków paszowych. Ale jak się powycielają, będziemy widzieć, co się będzie działo. Jak widzicie, tutaj ta krówka lubi wybierać brudne miejsca, bo wszystkie są czyste. Ta jako jedyna właśnie ma zawsze nogi i zad brudny. Ale widocznie taki już typ krowy jest. No i tak to wygląda. Idę jeszcze troszeczkę się pobawić warzywami, powsadzać. Także to będzie na tyle. No i na dzisiaj właśnie będziemy kończyć. Do usłyszenia, powodzenia.